Kontynuujemy nasze rozmowy czy wykłady na temat Konstytucji Polskiej. Proszę szanownego państwa, na początku wymienię wszystkie konstytucje polskie. Formalnie zaczęła się od Konstytucji 3-majowej z 1791 roku. Potem nastąpiła Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku. Na podstawie tej konstytucji utworzono Księstwo Warszawskie i wielkim księciem warszawskim został Fryderyk August Sas z dynastii saskiej, no bo będzie Wettynów saskich, prawda? Po upadku Napoleona i podziale Księstwa Warszawskiego na Kongresie Wiedeńskim utworzono Królestwo Polskie, prawda, i królem polskim został car Aleksander I i uchwalono Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. Prawda. Możemy powiedzieć, że państwo polskie w tej formie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego przetrwało 25 lat, czyli to się przyczyniło do tego, że zostały przerwane zabory i to się właśnie przyczyniło do tego, że Polska w 18 roku powstała, bo w okresie tych 25 lat, od 1806 do 1831 roku, czyli do powstania listopadowego, był rozwój gospodarczy Polski i funkcjonowały uniwersytety, czyli się rozwijała, prawda, struktury państwa polskiego. Po upadku powstania listopadowego powstała wielka emigracja z ośrodkiem w Paryżu. Na czele tej wielkiej emigracji stał książę Adam Czartoryski i nastąpił rozwój spraw polskich na emigracji. W Polsce zostało skasowane Królestwo Polskie i powstało Królestwo Kongresowe. Została konstytucja z 15 roku uchylona i w miejsce tego car Mikołaj I powołał statut organiczny, czyli to były, prawda, ten statut organiczny miał charakter w pewnym sensie konstytucyjny, bo pomimo wszystko jednak jakieś pozostałości elementu państwowości Polski pozostały. Tu muszę zwrócić uwagę, że po śmierci Aleksandra I, cara rosyjskiego, to koronowany na króla polskiego został car Mikołaj I, prawda? I to był ostatni król polski. To jest bardzo ukrywana informacja. I między innymi ja tu muszę zwrócić uwagę, że różne są opinie, oficjalna historia w sposób bardzo negatywny przedstawia cara Mikołaja I. Niemniej ja, czytając cztery miesięczniki historyczne, które obecnie wychodzą, uważam, że do rzeczy miesięcznik historyczny sieci i Gazety Warszawskie, tam bardzo ciekawe są opinie na temat cara Mikołaja I, który nie tylko w sposób negatywny się zapisał, prawda, w historii Polski. Tak, teraz tak, w wyniku Kongresu Wiedeńskiego Księstwo Warszawskie zostało, to się troszeczkę cofnę w czasie, zostało podzielone na trzy części. W większej części właśnie utworzono Królestwo Polskie, natomiast Wielkopolskę z Poznaniem i Bydgoszczą włączono z powrotem do Prus i utworzono Rzeczpospolitę Krakowską. I też jakieś uprawnienie na terenie Prus, jakaś odrębność posiadało Wielkie Księstwo Poznańskie.
i utworzono małą Rzeczpospolitę Krakowską po Kongresie Wiedeńskim, która chyba funkcjonowała do Wiosny Ludów i potem, czyli istniała jakaś forma państwowości polskiej na terenie Rzeczpospolitej Krakowskiej, prawda, i później to zostało wcielone, prawda, to do, jest herb do Królestwa Polskiego? Proszę? To jest herb Królestwa Polskiego? Właśnie tego między chyba tak. 1815 a 1830. No tym bardziej, że nie był głowy, to jest nawiązanie, prawda, do herbu rosyjskiego. Bo tak. Orzeł polski jest, prawda, jedną głową, a to są dwugłowy, więc to jest nawiązanie do symbolu. Zaraz, chwileczkę. To jest, proszę ciebie, ja bym powiedział, że to jest herb rosyjski, natomiast to wewnątrz. To wewnątrz. To jest polski, prawda? I zobaczymy, co tu napisane. I mi się wydaje, że Królestwo Polskie. Tak, to było. Bo... I tutaj jeszcze inne warianty. To znaczy, że to wyraźnie wskazywało, że Królestwo Polskie jest unią personalną połączoną z Cesarstwem Rosyjskim. Czyli pruskim. Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tak, i właśnie Wielkie Księstwo Poznańskie. Już orzeł jednogłowy, a ten? A to jest austriacki z kolei. To jest austriacki. Austriacki bo ta korona tutaj jest wyraźnie carska korona ta. Nie, no austriacka, bo z Austrią była taka sytuacja, tu trzeba pewne rzeczy wyprostować, że pierwsza Rzesza panowała o Karolu Wielkim do Napoleona. I Habsburgowie, ostatnia dynastia, oni mieli tytuł cesarzy rzymskich narodu niemieckiego w wyniku, prawda, całych działań napoleońskich wojen, prawda, zastąpiła kasata pierwszej Rzeszy i cesarz rzymski narodu niemieckiego stał się cesarzem austriackim. Ale proszę spojrzeć, tu po angielsku jest strona. Że Królestwo Polskie od 1815 do 1830. No to się nam możemy to powiedzieć są... do 1831. I te korony nawet. Orła tutaj, proszę? Te korony orła, to one są, to są carskie korony. No bo dwugłowy orzeł to Rosja miała i dwugłowego korony. Orła miało Cesarstwo Austriackie. Dwugłowego orła miała Rosja i Cesarstwo Austriackie. A Prusacy mieli orła jednogłowego. Prawda. A obecnie Austrii zmieniono. W obecnej Austrii orzeł austriacki ma jedną głowę. Zmienili. Zmieniono zostało, prawda. Ale jak parę słów chciałem powiedzieć, mianowicie jeszcze na temat tej Austrii. Proszę bardzo. Więc mianowicie z Austrią była sytuacja taka, że po upadku Napoleona środkowe Niemcy były włączone. Tak zwany Związek Reński, on się pamięta, był włączony pod protektorat francuski, czyli te środkowe Niemcy. Natomiast po upadku Napoleona nadal to w jakiś sposób funkcjonowało, ale chcieli rządzić środkowymi Niemcami, bo dwóch hegemonów, Prusacy i Austriacy rywalizowali o hegemonię w Niemczech, prawda? I tą ostatnią i tę sprawę wygrali Prusacy. Ale to są sprawy dosyć późniejsze. Natomiast wracając do tej Austrii, to za czasów Napoleona zostało utworzone Cesarstwo Austriackie i był cesarz austriacki, a w wyniku Wiosny Ludów, prawda, i wojen wewnątrz austriackich pomiędzy częścią węgierską, prawda, i austriacką, utworzono potem Austro-Węgry. W tym sensie utrzymano to w jednym państwie, że cesarz austriacki został jednocześnie królem węgierskim. Czyli od 1848 roku dopiero się liczy monarchia austro-węgierska, nie? Czyli do tych lat jest cesarstwo austriackie, od upadku Napoleona po Kongresie Wiedeńskim i to cesarstwo istnieje, prawda, do Wiosny Ludów, bo tam były wewnętrzne wojny pomiędzy Węgry wybili się, znaczy nie na równorzędnego partnera w stosunku do Austriaków. I tu wtedy powstała monarchia austriacka. Dlaczego?
nie było innego sposobu załatwienia, ponieważ Niemcy, Austriacy byli w ogromnej mniejszości w stosunku do prawda tych różnych wielonarodowości, bo to państwo było wielonarodowością i później mianowicie podzielono podległo, bo część tych narodów podlegała Austrii, a część tych narodów podlegała pod Węgry, nie? I na przykład Słowacja podlegała pod Węgry i inne państwa, na przykład nasza Galicja podlegała pod część austriacką, nie? I te Austro-Węgry istniały, prawda, do I wojny światowej w wyniku przegranej, pierwszej została, no, że powstały malutkie Węgry i malutka Austria. Ale odeszliśmy od konstytucji. Właśnie, bo wracamy do tej konstytucji. Zatrzymajmy się na chwilę, ta część...